Cześć, jestem Wojtek, mam 31 lat. Dzisiaj zaprezentuję Wam bezszczotkową kosiarkę Ryobi. Jest to model RY18LMX33A. Jest to kosiarka z serii HP, czyli z serii narzędzi o wysokiej wydajności i działa ona na akumulator 18V Ryobi One Plus. To co, przejdźmy do rozpakowania. Przyjrzyjmy się samej kosiarce. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie. Ma bardzo ładny, żywy, zielony kolor, który myślę nie tylko ładnie wygląda, ale też nie tak prosto się ubrudzi zieloną trawą. Na naklejce widzimy szerokość roboczą, jest to 33 cm szerokości koszenia. Napis Easy Edge oznacza, że możemy podjechać pod samą krawędź do obszaru koszonego. Tutaj nic nie zgrzypi, nic nie chodzi. Także myślę, że posłuży na długie lata. Tutaj mamy jednopunktową, 7-stopniową regulację wysokości koszenia, która pozwala na koszenie od 25 do 90 mm długości trawy. Dzięki temu nie musimy regulować osobno przedniej ani tylnej osi kosiarki. Wygląda trochę jak jakimś sportowym samochodzie. Bardzo fajnie chodzi. Jak widać, kosiarka nam się obniżyła. Obniżyła się i z przodu, i z tyłu. Nie mamy osobnej dźwigni do przednich i do tylnych kół. Dzięki składanej konstrukcji kosiarka zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Można ją zmieścić do małego bagażnika samochodu i przewieźć na przykład na działkę. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Ściągamy kosz na trawę. W ten sposób zmieści się do każdego bagażnika samochodu. Tutaj mamy osłonę na akumulator, która utrzyma go w czystości podczas koszenia. A jeżeli mowa już o akumulatorze, mamy w zestawie akumulator One Plus o pojemności 5 Ah, który pozwoli na skoszenie do 249 m kwadratowych. A co, gdy mamy większy trawnik? Możemy w kilka sekund wymienić akumulator na taki w pełni naładowany, a rozładowany podpiąć do ładowarki na 150 minut na czas koszenia. Dzięki temu, mając kilka akumulatorów, możemy kosić w nieskończoność. Warto wspomnieć, że system OnePlus obejmuje ponad 200 urządzeń i wystarczy mieć jeden lub więcej akumulatorów OnePlus, które pasują do wszystkich urządzeń. Pod spodem jest ostrze napędzane bezszczotkowym silnikiem, który ścina trawę, osiągając 4200 obrotów na minutę. Dużą zaletą jest silnik bezszczotkowy, który dzięki swojej konstrukcji jest mniej awaryjny, zapewnia większą moc, a co za tym idzie, ułatwia ścięcie gęstej trawy. Z tyłu kosiarki mamy kosz na trawę o pojemności 30 litrów, a także duże koła, które umożliwiają poruszanie się po trudnym terenie. Pierwszy raz miałem styczność z kosiarką akumulatorową. Wcześniej używałem tylko spalinowych, przez co miałem obawy, czy kosiarka akumulatorowa dorówna spalinowej. Teraz już wiem, że nie dość, że ma wystarczającą moc, do tego nie ubrudzimy się paliwem podczas czyszczenia kosiarki, tak jak w przypadku kosiarki spalinowej. A do tego jest lżejsza i zwrotniejsza od ciężkiej kosiarki spalinowej. Ja już po krótkim użytkowaniu przekonałem się do takiego rozwiązania. Kosiarka jest bardzo wygodna i nawet przy moich niecałych 2 metrach wzrostu pracuje się nią komfortowo. Kosiarka nie jest duża, dzięki czemu nawet kobieta poradzi sobie z koszeniem. Myślę, że idealnie nada się do małych ogrodów, w których jest dużo manewrowania.